Obiecuję wam, jak stoję na tej mównicy. Nie odpuścimy tego. Dokładnie sprawdzimy, jak żeście negocjowali w 2022 roku. To był czas, kiedy mieliście wszystkie instytucje w Polsce. To był wasz obowiązek. To był wasz obowiązek zagrać na miarę potrzeb polskich firm i zabezpieczyć te interesy. Tak w sprawie transportowej, jak w sprawie zboża i każdej innej. Łatwo przychodzić tutaj na mównicę i wydzierać się, że w ubiegłą środę Parlament Europejski zabierze nam suwerenność. Otóż informuję panie i panów posłów, że w ubiegłą środę Parlament Europejski co tam chciał sobie przegłosował, a Polska jak była suwerenna, tak jest. A za 2 tygodnie będzie rządzona przez skuteczny rząd, który będzie umiał pojechać gdzie trzeba, zbudować koalicję i dać możliwość pracy polskim pracownikom i polskim firmom. I taka będzie różnica między godnym rządem Rzeczypospolitej, a rządem 14-dniowym, który dzisiaj próbuje udawać, że coś robi. Mam bardzo proste pytanie. Jak to się stało, że przez tyle tygodni nie dostrzegliście z Wiejskiej tego, co się działo na Podkarpacie?